Dzień dobry. Dzień dobry, kochani, w odcinku premium. Specjalnym. Tak, w sumie to jest taki odcinek, pół odcinek. Dlatego, że przez nasz zwariowany tydzień i ogrom pracy, który mamy przed naszym jakby niedługim wydarzeniem. Nie, to nie jest nasz ślubanie wesele. Ale coś... Kombinujemy coś specjalnego. To jest troszeczkę związane z wydarzeniem właśnie ślubu, ale nie naszego, gdyż jedziemy do Przasnysza, do naszego burmistrza, który nam udzielał ślubu. On się po prostu hajta, w końcu bierze on ślub z uroczą Sylwią. My dostaliśmy zaproszenie od nich, nawet osobiście przyjechali do nas do Krakowa z Przasnysza. Tak, to było rok temu już. Nawet chyba dłużej, tak, bo oni przez pandemię dwa razy już zmieniali niestety termin ślubu, ale udało się, w końcu jedziemy. No i przez to, że tam będziemy, wpadliśmy na pewien pomysł, który sami zobaczycie w kolejnych odcinkach. Tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi, dlatego mamy też do tego troszeczkę ogrom przygotowań i przepraszamy, że odcinka nie będzie w tym tygodniu. Myślę, że to nadrobię. A nadrobię to dlatego, że dostałam skrzydeł od was. Słuchajcie, no po prostu jak czytaliśmy komentarze. W ostatnim odcinku poprosiliśmy was o taką krótką wypowiedź. Jak to w ogóle przeżyliście z nami ten rok? No bo to już jest rok kanału. No i dostaliśmy 300 ponad... 319, jak patrzyłam przed chwilą, to 319 komentarzy. Opisywaliście swoje tak jakby emocje, spostrzeżenia, uczucia no, w stosunku do nas, do naszego kanału, jak to się wam ogląda. No mega, mega miło. To jest niesamowite. Ja to czytałam i po prostu aż nie wierzyłam. I oczywiście dostałam... były od po prostu komentarze i też docenialiśmy jednozdaniowe po wielkie rozprawki. Tak, bo tam pisaliście i wierszyki, i po prostu tak od serca. No niesamowite, naprawdę strasznie dziękujemy i to dało mi tylko po prostu upewnienie, że naprawdę robimy fajną robotę i będziemy kręcić filmiki na pewno. Nie chcemy tutaj jakoś nagle się chełpić czy coś, ale w tym całym życiu, które też gdzieś co chwilę dotyka nas też hejt, nagle takie komentarze dają właśnie powiew wiatru, w żagle, żeby rzeczywiście się z wami kontaktować, bo moglibyśmy w końcu zamknąć się w domu pod kluczem i nie wychodzić, nie być po prostu narażeni na ten hejt, a dzięki wam chcemy to nadal robić i nadal pokazywać nasze życie. Tak, będziemy robić to, bo widzimy, że wam się to podoba i chcemy dla was to robić, a te osoby, które gdzieś tam się znajdują czasami, no to są po prostu zwykli hejterzy i no niech sobie będą, no jak nie wiem, im to ulży, nie wiem, podniesie im to ego, no to niech sobie piszą. No a po nas to spływa. Tak jest. Dokładnie. Powiem wam tak, że było nam bardzo ciężko wybrać komentarze. Może Aga powiemy chociaż 5 minut na temat, jak nam się w ogóle nagrywało to cały ten rok. Oni powiedzieli super. Nam... Super! No to zaczynaj, kochanie, pewnie zaczynaj. No, no co? Zaczynaj, proszę, ty jesteś tam, tam w komentarzach było bardzo wiele komentarzy, że Wojtku, prosimy, żeby było ciebie więcej na filmikach, bo jest ciebie bardzo mało. Proszę, jak to wytłumaczysz, Wojciechu? Tak, wytłumaczę to tak, że to, no kanał to był głównym pomysłem Agi. No ja pracuję, ja gdzieś zajmuję się takimi innymi sprawami, a Aga to jest właśnie, to był jej pomysł. Powiedziała, że to bierze na siebie, że jej to jest wykonanie. Po prostu ona jeszcze przed programem, tak? Jeszcze chciałaś być zawsze gdzieś tam tą youtuberką, może znaczy, nie, że youtuberką, może, ale prowadzić swój kanał. Bo trudno powiedzieć, że chciałam. Po prostu ja oglądałam bardzo wiele youtuberów i oglądam do dzisiaj różne kanały i bardzo lubię to robić. Podczas nie wiem, malowania, sprzątania, kąpania się. No i tak zawsze myślałam, że to jest fajne. Ciekawe. Że ciekawe, że chciałabym chyba tak pokazać swoje życie, bo ja uważam, że ja mam ciekawe życie. Uważam też, że mam sporo do powiedzenia na różne tematy i nie każdy się musi oczywiście z tym zgadzać, natomiast ja lubię gadać. No i ty to wiesz, że ja lubię gadać. Tak, ona lubi gadać. Ona lubi wstać i już gadać. Ona jedzie samochodem i gada. Ona dojeżdża do pracy i dzwoni, żeby mi coś jeszcze opowiedzieć. Ona lubi gadać. Dlatego... A
ja odpowiadam tylko tak jak na niektórych filmikach. Aha, tak. Najbardziej pogadam tak jest, kiedy... I ona... A najlepszy to był tatuś, jak przyjechał tutaj. Tak, bo mój tata jest taki sam. Przepraszam, powinno się wypiwczeć, ale jak to było. Wstajemy rano. Tata pomagał nam w remoncie gabinetu. Wstajemy rano. Ja jak zawsze, taki jak zawsze, czyli zaspany, nie dojdę do siebie jeszcze. Jak to się śmialiśmy, żółteczko, po krakowsku, żółteczko mi jeszcze nie wyszło. A ona z tatą już w samochodzie. No co tam curuś? A dobrze, tatusiu, to, a curusiu, to. Ja sobie tak jadę, jechałem z tyłu, no bo tatę wpuściłem oczywiście i tak się patrzę na nim. I sobie myślę, jak oni dają radę już myśleć na takich po prostu. I ty. Opowiadali wszystko. Wszystko sobie. Nie wiem, co można, bo dzień wcześniej przecież gadali. Ale przez noc się nic nie stało. No ale wszystko w trakcie jazdy, coś tata zauważy, zapyta mnie, ja odpowiem. Coś nam się przypomni, coś dopowiadamy. No my bardzo dużo rozmawiamy. Tak. Dlatego tak. Ten kanał jest dla mnie takim... Ja myślę, że... Ona się wygaduje do was zamiast do mnie. Dziękuję ja wam. Ja i tak mało w sumie nagrywam sama takich filmików. Chyba dopiero zaczynę właśnie nagrywać takie filmy. Tak, i taki mogła wypowiedzieć. I kochanie, i tym właśnie tematem chciałbym tutaj podsumować, że tak mnie zachęciłaś do tego, bo powiedziałaś, że ja będę tylko przelotnym urywkiem. No ale niestety nie. Ludzie nas znają z programu i znają nas jako parę i chcą, żeby też na tym YouTube, żebyś ty był, żebyś się pokazywał. Więc koniec, niestety, ale znaczy, niestety, no to już. Niestety, mi to od samego początku nie przeszkadzało. Bardziej mi przeszkadzało na początku, bo było dla nas też ciężko, żeby was gdzieś to zaciekawić tym naszym życiem. I my dużo rzeczywiście wyjeżdżamy, ale wiecie, ja na przykład ja nigdy nie byłem tą osobą, która robiła zdjęcia czy nagrywała filmik, jak gdzieś wyjeżdżałem. Zawsze moim aparatem był mój umysł. Ja nie jestem osobą, która po prostu cyka wszędzie zdjęcia i ten. Tak? Ja też nie cykam, ja nagrywam. Więc na początku gdzieś mi to, ja mówię, dobra, skupmy się, jedziemy, coś robimy i w ogóle, to nie musimy po prostu nagrywać. No ale to trzeba było, więc to było rzeczywiście początki takie ciężkie do przyzwyczajenia się, że musimy pamiętać o tym, musimy wrzucić ten odcinek na kanał, pokazać coś specjalnego, a jak nie specjalnego, no to coś trzeba porozmawiać, bo może no pomysł na każdy odcinek. Ale wiesz co, Wojtek, my nie wymyśliliśmy specjalnie wyjazdów pod kanał. Nie, to dlatego ja nie my mówię. My chyba baliśmy się trochę, że nie zainteresujemy naszym życiem widzów. Że tak. Wiesz, że będziemy wyjeżdżać, my coś robimy, tu idziemy na hulajnogę, tu gdzieś wyjeżdżamy, tu się z kimś widzimy, tu o czymś chcemy opowiedzieć i my nie do końca wiedzieliśmy, czy to się spodoba. No ty mi pokazywałaś dużo kanałów na początku i pokazałaś mi, pamiętam, taką amerykańską rodzinę. No amerykańska rodzina, kochanie, no ty nie porównuj nas do amerykańskiej rodziny. No i właśnie o to chodzi. Ja sobie pomyślałem, Boże, oni nagle, nie wiem, wypożyczają jakąś, pamiętam jak dzisiaj, jakąś wielką tą... No, co się odbijasz, no? Trampolina. Trampolina, dziękuję. To była ich trampolina. To była ich trampolina? No widzisz, no to właśnie, no to... Tak. No my nie, no może no, na balkonie byśmy zmieścili. W Stanach no mają większe możliwości do nagrywania takich filmów, znaczy bardziej ciekawszych może, nie wiem w sumie, bo tak naprawdę myślę, że nie potrzeba, nie wiem, 200-metrowego domu, super fajnych samochodów czy jachtów, żeby nagrać fajny filmik. Nie uważam. No nie, ale pokazywałaś mi coś, co tak naprawdę było pokazane właśnie. Bo ja też takich ludzi oglądam. Oglądam takich, co nagrywają w kawalerce, oglądam też takich, co nagrywają w 200-metrowym domu, więc... No i tak sobie myślę, Boże kochanie, oni tak, albo nie skaczą na spadochronie, albo odbijają się na jakiejś mega wielkiej trampolinie, albo nie wiem, wyjeżdżają nagle na Grand Canyon, albo nie wiem, coś tam. Ja myślę, Boże, no to co my pokażemy, co nie, nasz ogródek. No i tak, ale szło, ale idzie. Fajnie, ja bardzo lubię i bardzo się cieszę. W ogóle, słuchajcie, dzisiaj jest sobota rano, mamy jakąś 8:50, bo Wojtek za chwilę jedzie do gabinetu, a ja za chwilę będę montowała ten odcinek i będę wrzucała na kanał, dlatego że my cały tydzień w sumie nie mieliśmy kiedy jak nagrywać, po czym przyszedł tam czwartek, nagrywamy dzisiaj, coś wypadło, jedziemy, nie możemy, wróciliśmy bardzo późno, piątek. I tak z samego rana mieliśmy nagrać, Wojtek pojechał do gabinetu, wróciliśmy, znowu coś mieliśmy do załatwienia, znowu wróciliśmy późno, ja już zmęczona,
Dobra, Wojtek, to wstaniemy w sobotę z samego rana, więc słuchajcie, to wszystko tak na ostatnią chwilę się udało. Kończąc nasze wypowiedzi, po prostu dziękujemy za piękne komentarze. My też staramy się, ile właśnie sił w naszych mocy, no to my się staramy i wymyślamy te, znaczy wymyślamy. Pokazujemy nasze życie, nie wymyślamy, bo ja nie pamiętam, żebym wymyśliła coś specjalnie. No dobrze, źle powiedziałem. No po prostu pokazujemy, ale też kombinujemy, co pokazać w naszym kolejnym tym, no to lepienie pierogów na przykład i w ogóle, no pokazywaliśmy nasze normalne życie, ale to też sobie myślimy, o dobry będzie na przykład może odcinek. I kochanie, przejdźmy już może do mówienia o tym, kogo wybraliśmy z komentarzy. Słuchajcie, miały być dwa prezenty. Niestety ogrom komentarzy przerósł nas i będzie ich 5. Więc wybraliśmy 5 osób i ja przeczytam, kto to będzie. Tak będzie łatwiej, żeby ta osoba też zobaczyła, że to ona wylosowa ten prezent od nas. Więc tak, pierwsza osoba to... Wojciech Janik z Krakowa. O Jezus, to ja! Nie no, żartuję. Co? Weronika, ale nie możemy chyba nazwisk czytać. Znaczy wydaje mi się, że jak ta osoba zostawia komentarz na naszym kanale, to chyba nam wolno. Bo może to jest pseudonim, powiedzmy. Nikt się chyba nie doczepi. Golińska. Tak. Potem mamy Arkadiusz Janus. Kolejna osoba. No, teraz ja. Przepraszam. I znów Wojciech Janik. Marta Pawłowska. Monika Nadolna. Oraz Małgorzata Pawłowska. Nie było tego nazwiska już? Marta Pawłowska jest i Małgorzata... Patrz, jaki zbieg okoliczności. Ciekaw jestem, czy to... Małgorzata Pawłowska. Nie, to nie jest ta sama osoba, bo są inne komentarze, tak, inne zdjęcie, inny profil. Mhm. Zbieg okoliczności po prostu. Ja nie patrzyłam w ogóle na nazwiska, tylko na komentarze. Dziękujemy Wam bardzo, słuchajcie, naprawdę było nam przemiło. Ja dostałam wiatru w skrzydła i po prostu obiecuję, że teraz będzie coraz więcej tylko tych filmików. Mamy fajne prezenty, więc mam nadzieję, że Wam się spodobają. Proszę bardzo te osoby, żeby do nas się jakoś odezwały. Mamy maila na YouTubie w stopce i na Instagramie też mamy maila. Znaczy my jeszcze pod ich komentarzami napiszemy tylko krótką wiadomość, gratulacje na przykład i mail. Więc niech klikną w tego maila i po prostu napiszą do nas też wiadomość. Tak. Będzie nam łatwiej się z nami skontaktować, bo będziemy prosili o Wasz adres, aby móc wysłać prezent. Tak, więc nie piszcie pod komentarzami swojego adresu, tylko wysyłajcie do nas, żeby to było jednak... No przecież myślę, tak, że nikt by tak nie zrobił, warto się. No dobrze. Dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz, słuchajcie, i do zobaczenia. Może ja dzisiaj coś bym... udało mi się nagrać, może bym coś wróciła na wtorek. Zobaczymy, kochani. Oglądajcie nasz kanał, bo naprawdę będzie teraz bardzo wiele się działo na naszym kanale i w naszym życiu i myślę, że będą fajne vlogi. Zapraszam i dziękujemy za wszystko jeszcze raz. Pa! Miłego weekendu. Miłego weekendu. Pa!